Cześć, ze strony DJ Grylik. W dniu dzisiejszym miałem sposobność zagrania na weselu Patrycji i Pawła, dla których przygotowałem dwa bardzo proste pytania. Patrycja, co powiesz na temat doświetlenia sali i oświetlenie parkietu, które zagościły na dzisiejszym weselu? Moim zdaniem doświetlenie sali było super pomysłem, adekwatne do naszej kolorystyki przewodni, czyli granatu i łososiu. A natomiast oświetlenie sali, myślę, że to było fajnym takim imprezowym pomysłem, bo ja i podejrzewam inni goście czuli się po prostu jakbyśmy byli na imprezie takiej konkretnej. No a to w naszym przypadku to było nasze wesele. Paweł, co powiesz na temat współpracy, o której rozmawialiśmy przy podpisywaniu umowy? Mam tutaj na myśli wszelakie kompozycje muzyczne, które na bieżąco redagowaliśmy w związku z życzeniami, które były na waszej liście piosenek, które są obowiązkowe na waszym weselu. No cóż, piosenki wszystkie, które chcieliśmy, były, na to nie mogę narzekać. Wszystkie życzenia gości również były spełnione i fantastyczna reakcja DJ-ów na osoby goszczące na parkecie, jeżeli to były osoby starsze, były wolniejsze kawałki dostosowane do nich, jeżeli to była młodzież, no to też leciało coś bardziej nowoczesnego, hity i tak dalej, przy których się fantastycznie bawili, jak dla mnie rakieta. Czyli można powiedzieć, że wasze wesele wyszło w skali 10 na 10 tak naprawdę i jesteście w stanie polecić firmę DJ Grylik kolejnym osobom, które będą na rynku trójmiejskim szukały DJ-a na 2019 bądź 2020 rok. Jak najbardziej, z przyjemnością. Szukacie DJ-a, proszę bardzo, tutaj stoi, naprawdę polecamy. Nie pożałujecie wyboru, wydanych pieniędzy, bo można im zaufać w 100%. Naprawdę super. Jak widzicie, kolejne wesele bardzo udane. Z dzisiejszego wieczoru to już wszystko. Do zobaczenia i usłyszenia na kolejnych odcinkach DJ Grylik TV. Pozdrawiamy. Cześć.